Serwis informacyjny 8 września, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Za nami dni Wałbrzycha 2014. Gwiazdami tegorocznej imprezy byli zespół Blue Café i Patrycja Markowska. Pierwszego dnia, zanim na scenie pojawił się zespół znany z takich przebojów jak Buena, My Road czy Czas nie będzie czekał, przed wałbrzyską publicznością zaprezentowały się zespoły Mister M i Vena Valley. Dni Wałbrzycha to jednak nie tylko koncerty na płycie stadionu przy ulicy Ratuszowej. Wprawdzie w tym roku nie zobaczyliśmy wielkich widowiskowych balonów, ale za to na niebie pojawili się paralotniarze. Na parkingu obok stadionu stanął Luna Park z atrakcjami znanymi już z poprzednich edycji Dni Wałbrzycha. Nowością była olbrzymia proca, która wystrzeliwała kapsułę z dwiema osobami na wysokość ponad 50 metrów z prędkością 160 km na godzinę. Przeciążenie podczas startu jest 6 razy większe niż siła grawitacji, więc śmiałkowie mieli zagwarantowane, niezapomniane emocje. Główną atrakcją pierwszego wieczoru był koncert zespołu Blue Café. Widzom tak bardzo spodobał się sceniczny show, że nie chcieli rozstawać się z artystami i kilka razy domagali się bisu. Jestem zachwycona, właściwie jeszcze cały czas mam w sobie emocje, bo zagraliśmy 4 bisy? Tak. I to po prostu, już nie byłam pewna, czy 4 czy 5, po prostu tyle się działo. Cały czas już pod koniec koncertu schodziliśmy ze sceny i od razu wychodziliśmy na nią z powrotem. Tak krzyczała wałbrzyska publiczność, ale to ciepło i to serce, które nam dzisiaj dali, to będzie naprawdę, to jest już dla mnie w tej chwili niezapomniane, po prostu coś pięknego. Bardzo Wam dziękuję. Artystka zdradziła wałbrzyskiej publiczności, że zespół spędza obecnie każdy wolny dzień w tygodniu w studiu nagraniowym. Już wkrótce światło dzienne ujrzy nowa płyta. Wspomniałam na scenie o nowej płycie i o nowym singlu, bo rzeczywiście za chwilkę to wszystko się pojawi i będziecie mogli usłyszeć nowe Blue Café, które znowu poszło krok do przodu. Mam nadzieję, że zaspokoimy głód naszych fanów. Dominika nagrała w studio naprawdę wyśmienite wokale, doskonałe. Blue Café będzie zupełnie w innej odsłonie. Oczywiście będzie to cały czas Blue Café, ale z pięknymi melodiami i Dominika będzie właśnie tutaj uwodzić tym swoim pięknym, anielskim głosem. Cześć, tu Blue Café. Serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Wałbrzych. Oraz czytelników portalu wałbrzych24.com. Dziękujemy za wszystko. Koncert był fantastyczny. Do zobaczenia. Drugi dzień imprezy to jeszcze więcej koncertów i muzyki na scenie. Liczną grupę wykonawców stanowili laureaci plebiscytu Wałbrzych ma talent, m.in. Justyna Medeksza i Marlena Rozicka, która zaśpiewała piosenkę wspólnie z gwiazdą drugiego dnia, Patrycją Markowską. Na scenie zaprezentował się także raper Smuta. Na zakończenie Dni Wałbrzycha odbył się widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Zakończyła się rewitalizacja Placu Magistrackiego. Po prawie 18 miesiącach prac remontowych historyczne serce miasta przeobraziło się nie do poznania. Prace kosztowały ponad 5 milionów złotych. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu na Plac Magistracki, to nowa fontanna, usytuowana w samym centrum. Znaczna część placu wokół fontanny została wypoziomowana i pojawiło się wiele nowych schodów, którymi z każdej strony można dostać się do głównego skweru. Dookoła znalazło się wiele miejsc na zieleń, choć w pełnej okazałości zobaczymy to dopiero na wiosnę. Rewitalizacja to jednak nie tylko odświeżenie wizerunku, ale także uporządkowanie po wielu latach infrastruktury podziemnej, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Ta część miasta nigdy nie była w sposób porządny, dobrze zmodernizowana od kilkudziesięciu, może nawet 100 lat. Mamy piękną przestrzeń w Śródmieściu, nie tylko Placu Magistrackiego, ale również Placu Rycerskiego. Kontynuacją tego jest piękny szlak przez rewitalizowany Park Sobieskiego w kierunku Nowego Miasta. Po remoncie zmieni się organizacja ruchu na tym obszarze, choć na razie nie będzie to rewolucja. Wróci do tej formy, która funkcjonowała przed rewitalizacją, z niewielkim już jednak ograniczeniem, ale będzie nadal możliwość przejechania nieco inną trasą przez Plac Magistracki. Zabezpieczamy od jutra wjazd od tej strony do rynku i na Plac Rycerski, co oznacza znaczące zmniejszenie ruchu. Ważne jest jednak to też, że już nie będzie można parkować na Placu Magistrackim, bo mamy przecież bardzo duży, odnowiony parking, czy też w ogóle stworzoną przestrzeń parkingową na Placu Rycerskim. Przy okazji otwarcia Placu Magistrackiego odbyła się dyskusja na temat przyszłości całego Śródmieścia i kierunku przywrócenia tej dzielnicy dawnego blasku. Jedną z proponowanych metod jest utworzenie w historycznym centrum miasta tzw. parku kulturowego, gdzie obowiązywałyby specjalne zasady dotyczące ochrony zabytków czy form reklam wizualnych. Jest to ważna inicjatywa. Jesteśmy chyba w tej chwili trzecim, może czwartym miastem w Polsce, które sięga po tą koncepcję, ideę, która narodziła się w Krakowie. Wrocław był następny i my również. To jest idea, która pozwala w bardzo przemyślany, w bardzo
taki koncyliacyjny sposób doprowadzić do tego, aby Śródmieście, miast było rzeczywiście estetyczne i funkcjonalne i odpowiadało oczekiwaniom tych środowisk, które chcą wygodnie, normalnie, bezpiecznie żyć w Śródmieściu miast, które mają tą tkankę, to jądro staromiejskie. Z nowego wizerunku Placu Magistrackiego są szczególnie zadowoleni mieszkańcy Śródmieścia, którzy przebywają tu na co dzień. Chciałam powiedzieć, że jest pięknie, tylko za mało kwiatów, ale to jest jesień, kul jesieni się ma, dlatego to rozumiemy, nie? Że jednak kwiatów nie ma jeszcze, ale my mamy nadzieję, że na wiosnę wyrosną i będzie dużo kwiatów, będzie jeszcze wesele, jeszcze przyjemniej. Proszę pana, po remoncie mi się podoba i bardzo jestem z tego zadowolony, bo jestem od 1947 roku. Tu mieszkając w Wałbrzychu, dopiero takie cośmy tu zrobili, który przyszedł inny gospodarz. I jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy i chcemy coraz więcej. I po drugie, że został rynek jako tu ten, fontanna został wyimlinowany, samochody, których nie ma już pojazdu żadnego. Będziemy spokojnie oddychać z świeżym powietrzem fontannowym. Bardzo ładnie jest, bardzo ładnie. Nam się podoba. No co mówi? No mówię, no. Bardzo ładnie zrobili to. Bardzo mi się to podoba. Jako na otwarcie bardzo ładnie jest. O, lepiej. Nie ma tej panny całej, co tak sikało. Dali na Wiktorię, a tutaj zrobili ładne takie fontanny. Ślicznie, naprawdę. Nie spodziewałam się, ale naprawdę jest bardzo ładnie zrobione. Było to dużo pracy. Tak. Bardzo dużo. Się robi tu jak. Trzeba współczuć. Ale naprawdę współczuję tym panom. Bardzo się napracowali, ale naprawdę jest super zrobione. Tak. Podczas uroczystości zakopano w płycie placu kapsułę czasu z informacjami z miasta. Wiele z nich zaczerpnięto z portalu wałbrzych24.com i planami na najbliższą przyszłość oraz kilka pamiątek przyniesionych przez Wałbrzyszan, tak by przy kolejnym remoncie placu przyszłe pokolenia mogły porównać, jak zmieniło się miasto. Wyjątkowego zaszczytu dostąpił burmistrz zaprzyjaźnionego miasta Pszczyny, Dariusz Skrobol, który odebrał symboliczne klucze od bram Wałbrzycha. Ta dzisiejsza dyskusja publiczna, która tutaj się odbyła, ona jest jota w jotę dyskusją, która odbyła się w Pszczynie, drodzy Państwo. Teraz finalizujemy przetarg na remont płyty rynku. Wspaniała starówka, tak samo u Państwa, jak i w Pszczynie, wymaga ogromnych środków na rewitalizację. I ogromnych dyskusji, te, które dzisiaj się tutaj również pojawiły, czy zamknąć starówkę, w jaki sposób dostosować ją do dzisiejszych czasów, jak zmienić mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, jak zaspokoić w końcu potrzeby przedsiębiorców, którzy szukają nowych klientów i nowych miejsc zbytu. To dzisiaj nie da się przełożyć bezpośrednio na to, co było w latach 20., 30. i 40. Dzisiaj Polska jest inna. Władze miasta liczą na to, że mieszkańcy będą dbać o odnowione miejsce i będą spędzać wolny czas tak, by Plac Magistracki i cała odnowiona starówka przetrwała w takim stanie wiele dziesiątek lat. Zakończyła się czwarta edycja festiwalu filmowego Omasz Akieślowski w Sokołowsku. Gościem specjalnym festiwalu był Jerzy Sztur. Dlaczego Sokołowsko? To tutaj twórca dekologu spędził część swojego dzieciństwa. W Sokołowsku również nakręcił swój pierwszy film dokumentalny Prześwietlenie. W trakcie festiwalu wyświetlono 47 filmów. Do Sokołowska zjechali ludzie filmu i entuzjaści kina. Nie zabrakło osób osobiście związanych z Krzysztofem Kieślowskim, ani twórców inspirujących się na co dzień jego twórczością. Dumni jesteśmy z wielu wydarzeń. Mieliśmy w tym roku ogromnie bogaty program. W przestrzeni kina i w przestrzeni plenerowych projekcji znalazło się w programie aż 47 projekcji filmowych. 7 spotkań bardzo intensywnych z artystami, twórcami filmowymi oraz współpracownikami Krzysztofa Kieślowskiego, bo w tym roku przecież spotkaliśmy się w 35-lecie po premierze w Chybiu z Amatorem, więc gości mieliśmy znakomitych. Oczywiście gościem specjalnym był Jerzy Sztur, ale także Jacek Petrycki, Krzysztof Knitel, Michał Żarnecki, Maria Kieślowska, jak co roku przyjechała do nas i nas bardzo tu wspiera. Magdalena Łazarkiewicz przeprowadziła i wyreżyserowała wzruszającą galę festiwalową. Tegorocznym hasłem Omasz Akieślowski był Świat zmontowany, czyli rzeczywistość zmontowana z kadrów uchwyconych kamerą amatorską i profesjonalną, analogową i cyfrową. Nie zabrakło paneli dyskusyjnych, spośród których szczególnie interesującym był ten z udziałem Marcela Łozińskiego.
Znany twórca dokumentu opowiadał o tym, czym różni się kreacja świata od zagęszczania akcji na planie filmu dokumentalnego. Ile szczęścia musi mieć jego twórca i to składa się na prawdę ekranu, która wyklucza jakąkolwiek sztuczność, natychmiast wyczuwalną przez widza. Najwięcej emocji wzbudziło spotkanie z Jerzym Szturem. Aktor i reżyser, ikona polskiego kina, był w bardzo dobrej formie. Sypał anegdotami i z przejęciem opowiadał o szczegółach wyjątkowej współpracy z Krzysztofem Kieślowskim. Rozstaliśmy się, zgoliłem włosy, poszedłem do innego filmu i w 2 tygodnie potem, kiedy Krzysztof przystąpił do montażu, pewnie miał już taką pierwszą układankę filmu, zadzwonił do mnie, zmieniamy zakończenie. Ja co się nie udało, czy co? Nie, nie, to jest nieprawda. To jest bardzo charakterystyczne dla Krzysztofa. Bo to jest nieprawda. I mówi, przestaniesz robić filmy? A czy ja przestanę robić filmy? Wolno nam tak skłamać do ludzi? Bo sugerujemy, że już trochę zmieniamy zawód. Wyrzucona taśma, koniec. Nie zmienimy zawodu. I trzeba zrobić inne zakończenie. A ja mówię, Krzysiek, ja nie mam wosu, przyklej. I tak się narodziło to nowe zakończenie. Projekcje plenerowe, spotkania, panele dyskusyjne. Ja myślę, że chyba największym powodzeniem się cieszyło spotkanie jednak z Jerzym Szturem. Wszyscy czekali na jego tutaj przyjazd do Sokołowska. Wielkie to wydarzenie dla również współtwórców filmu, bo przyjechało wielu artystów, którzy współtworzyło ten film. Więc nawet padło takie zdanie, że wszyscy jesteśmy amatorami i jak ten film amator zmienił życie wielu ludzi na całym świecie. Więc co roku jest wiele takich magicznych wydarzeń, które są w związku z ludźmi, którzy współpracowali z Krzysztofem. On był człowiekiem bardzo poszukującym wiary. Miał z tym trudności, nie mógł jej znaleźć, ale gdzieś tajemnica wiary głęboko w nim siedziała. Stąd też jakby elementy metafizyczne w jego filmach. I nie ma racji krytyka, że mówi, że to się narodziło w drugim etapie jego. Od początku metafizyka była w jego filmach obecna. Uporczywie jej szukał transcendencji. Tak go zapamiętałem. Sokołowsko to miejsce, gdzie Krzysztof Kieślowski spędził część swojego dzieciństwa. Prócz festiwalu, który miał w tym roku już 4. odsłonę, powstanie także archiwum twórczości znanego reżysera. Przy już zamku został oddany budynek, gdzie będzie sala multimedialna, gdzie będą prezentowane nie tylko jego dokumenty, ale również i scenariusze, i zdjęcia archiwalne. No więc takie miejsce, do którego już za chwilkę będzie można przyjeżdżać, odwiedzać i poznawać jego właściwie całą twórczość od początku, czyli od miejsca, gdzie się wychował, gdzie tutaj od 4 lat robimy festiwal, do momentu, gdzie tak naprawdę, właśnie jak powiedziałem, zmienił życie wielu ludzi poprzez swoje filmy. No i to było w tegorocznej edycji festiwalu ewidentnie czuć i ta magia unosiła się nad Sokołowskiem. Sokołowsko co roku przyciąga coraz większą publiczność, zmieniając kameralny festiwal dla ludzi filmu w intelektualną przygodę dla międzynarodowej publiczności. I mamy gości też co roku z zagranicy. W zeszłym roku gościliśmy Marina Karmica, w tym roku przyjechał Serge Gordej, znakomity producent 5 rozbitych kamer i nie mają zamiaru stąd wyjeżdżać i zapowiadają się na przyszły rok. W związku z czym energia tego i magia tego miejsca działa, duch Krzysztofa Kieślowskiego jest z nami. Na rozmowę z Jerzym Szturem zapraszamy po serwisie informacyjnym w programie Gość Dnia. W Filharmonii Sudeckiej zmiany. Nowa dyrektor Elżbieta Łaganowska z impetem otwiera nowy sezon artystyczny 2014-2015. Już w październiku ruszy nabór do amatorskiego chóru, który ma koncertować razem z orkiestrą filharmoniczną. Ceny biletów będą niższe. Nabór do chóru ma ruszyć już w październiku. Chór będzie amatorski, mieszany, bez ograniczeń wiekowych, ale prowadzony przez profesjonalistów. Nabór będzie otwarty, jednak wstępne przesłuchania będą selekcjonować amatorów śpiewu. Myślę, że w październiku ogłosimy powstanie takiego chóru. Po zrealizowaniu naboru do chóru zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Chór ma za zadanie współdziałać z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej. Będzie to chór amatorski, ale chór pod opieką zawodowych instruktorów, czyli
pod opieką ludzi, którzy tą muzyką i muzyką w ogóle zajmują się zawodowo. Bilet normalny na koncert symfoniczny w nowym sezonie będzie kosztował 30 lub 20 zł, a ulgowy 20 lub nawet 15. Na koncert recitalowy 20 zł bilet normalny i 10 zł ulgowy, czyli będzie taniej. Zmniejszone zostaną także ceny abonamentów. Ich cena będzie wahała się od 250 do 150 zł za rok. Planowane jest także podtrzymanie dotychczasowej formuły, według której w każdym miesiącu odbędą się dwa koncerty symfoniczne, jeden kameralny, recitalowy. W planach jest także organizacja koncertów tematycznych. Na potrzeby Filharmonii zatrudniono również nowego grafika. Odtąd plakaty będą miały nową koncepcję wizualną, która ma przyciągnąć na koncerty nową publiczność. Koncepcja jest w tym roku, w tym sezonie taka, że będziemy sobie sygnowali kolejne literki instrumentami muzycznymi. Czyli koncepcja grafika polega na tym, że numerujemy kolejne koncerty, ale za każdym numerem kryją się instrumenty muzyczne. Chyba w pewnym momencie zrobimy konkurs w szkołach, jakie instrumenty kryją się za danym numerem, bo nie zawsze wszystko jest jednoznaczne i takie proste. Nowa dyrektor Filharmonii chce rozszerzyć działalność i przyciągnąć nowych melomanów. Powstanie także scena klubowa, na której prezentowane będą na bardzo wysokim poziomie utwory muzyki popularnej, od jazzu przez soul po muzykę ludową. Także w tym sezonie planowana jest organizacja pierwszej edycji Festiwalu Muzyki Sudeckiej o zasięgu międzynarodowym. Już w październiku, czwarta edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Na wszystkie te pomysły potrzebne są fundusze. Filharmonia ma plany pozyskania ich z różnych źródeł, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego czy ze środków ministerialnych. Na razie wiadomo jednak, że bilety na koncerty będą tańsze. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.